Witam Państwa 2 października. Tradycyjnie kilka słów na temat bieżącej sytuacji technicznej WIG20, DAX-a i S&P 500. Wczoraj mieliśmy do czynienia z relatywnie silnym wzrostem presji podażowej, choć ruch spadkowy wytracił swój impet w znanym nam już przedziale wsparcia 55-60. Dzisiaj natomiast doszło do przełamania tej strefy. Fatalna sesja za oceanem zrobiła swoje. No i w tej chwili notowania przebiegają poniżej stosunkowo istotnego wsparcia 55-60, które z powodzeniem może w tym momencie przeobrazić się w lokalną zaporę podażową. Jak wiadomo, taka zasada zmiany biegunów często występuje na płynnych rynkach. W każdym bądź razie zwracałbym cały czas uwagę na przedział 2455-2460, a także kolejny węzeł popytowy Fibonacciego 2424-29. Jeśli udałoby się doprowadzić do zamknięcia ponad poziomem 2460, to w moim odczuciu byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu wzrostowego z możliwością przetestowania stosunkowo szerokiego kanału cenowego 2485-2492. W tym jednak obszarze cenowym wypada aż 5 różnych zniesień projekcji cenowych Fibonacciego. Przebiega także zielona median line. To jest według mnie istotna krótkoterminowa strefa oporu i dlatego jakby uzależniałbym powodzenie ewentualnego ruchu wzrostowego od konfrontacji właśnie w tym rejonie cenowym. Jeśli udałoby się bykom doprowadzić do zanegowania tej strefy, niewykluczone, że popyt nadal miałby w ujęciu krótkoterminowym przewagę techniczną, co być może znalazłoby swoje odzwierciedlenie nawet w postaci powrotu indeksu do oporu bazowego oporu 52-57. Sygnał negatywny to przełamanie wsparcia 24-29 i to jakby korespondowałoby w bezpośrednim stopniu z tym dzisiejszym przełamaniem węzła 55-60. Na kontraktach również trudno narzekać w tej chwili na brak precyzji, jeśli chodzi o strefy cenowe Fibonacciego. Mieliśmy dzisiaj przełamanie węzła 70-74 i test kolejnej zapory 46-50, gdzie popyt stara się w tej chwili tutaj inicjować działania obronne, ale o ich skuteczności moglibyśmy się przekonać dopiero w momencie powrotu kontraktów ponad poziom 74. Gdyby taki wariant się urzeczywistnił, automatycznie zwróciłbym uwagę na kluczowy w moim odczuciu węzeł podażowy w ujęciu krótkoterminowym 2489-94. Natomiast jeśli chodzi o wsparcia, to oprócz węzła 46-50, o czym wiem już z moich komentarzy porannych przede wszystkim, na pewno warto także zwracać uwagę na strefę 2427-31. Tutaj wypadają projekcje prowzrostowego układu A, B, C, D. Przebiega czerwona median line. W moim odczuciu ważna, najważniejsza spośród tych wszystkich stref cenowych Fibonacciego zapora popytowa. No więc intuicyjnie czujemy, że gdyby również doszło do przełamania tak skonstruowanego wsparcia, byłby to negatywny sygnał techniczny. Na razie, co w sumie optymistyczne, trwa obrona strefy 46-50. Na indeksie DAX dzisiaj wprowadziłem stosunkowo szeroki korytarz cenowy 9215-9280. Ale uważam, że gdyby doszło do jego zanegowania, to prawdopodobnie indeks powróciłby, nawet naruszył strefę 8880-8905, czyli zacząłby się realizować wariant takiej dużej średnioterminowej formacji A, B, C, D. Więc istotny teraz dla takiego przebiegu handlu w ujęciu krótkoterminowym powinien okazać się węzeł 9215-9280. S&P, no i naruszenie ważnej strefy 1948-52. Jeśli okaże się tylko właśnie to wczorajsze naruszenie takim krótkotrwałym incydentem podażowym i kolejne sesje zaczną przebiegać ponad tym węzłem właśnie analizowanym w tej chwili węzłem popytowym, no to będzie to pozytywny sygnał, niewykluczone, że popyt zdołałby w takiej sytuacji szybko zanegować cały ten impuls podażowy. Natomiast problemy
z powrotem ponad poziom 52 albo tylko krótkotrwałe naruszenie tej strefy, to jednak negatywny sygnał zapowiadający kontynuację ruchu spadkowego z możliwością przetestowania kolejnego węzła 1912-1917. A więc krótko podsumowując S&P, pierwszy niepokojący sygnał związany z przełamaniem czy też naruszeniem rzeczywiście istotnego wsparcia 48,52, które, jak pamiętamy i zresztą wynika to z wykresu, posiada wzmocnienie w postaci wiarygodnej dolnej niebieskiej linii kanału trendowego. Dziękuję bardzo.